widzieliśmy, tutaj zostało 4 budynki. 2 są w rękach prywatnych, 2 są totalnie opuszczone i w takim stanie, w jakim zakładaliśmy. Do jednego z tych prywatnych dostaliśmy dostęp, którego użyczył nam jeden właśnie z właścicieli. I mamy okazję spojrzeć, jak to wyglądało kiedyś we współczesnych czasach, czyli w czasach w tym roku. To jest co prawda delikatnie remontowane w tym momencie, ale możemy mieć pewien pogląd i porównanie na to, jak wygląda ta część opuszczona i jak wygląda ta część, która jest aktualnie remontowana w rękach prywatnych. To był jeden z budynków koszar swego czasu. Teraz widzimy, że składowane są tu różne rzeczy. Drewno, jakieś cegły, dachówka. Wszystko w celach remontowych prawdopodobnie. Tutaj pan nam powiedział, że chciał zrobić tutaj dom starców, ale na razie chyba ten pomysł nie będzie realizowany. Też nam wspominał, że myśli o sprzedaży tego budynku. No ale zobaczymy, jak to się potoczy. Jakby gmina, delikatnie, kolokwialnie mówiąc, wypięła się na te osoby, które zakupiły te domy, te posiadłości, i nie chce im pomagać w żaden sposób. Nawet tutaj usłyszeliśmy, że został odcięty prąd, dostęp prądu do tego budynku i właściciel musiał sobie sam organizować dopływ elektryki do tego budynku. Także no nie jest łatwo tutaj cokolwiek zrewitalizować, chociaż w tym przypadku akurat właściciel bardzo tego by chciał. Mówił też, że my na razie jesteśmy w piwnicach, a mówił też, że strych jest bardzo obiecujący i że na pewno będziemy zadowoleni. Tu jeszcze jakieś stare kraty. Strach w drzwiach. Być może był tu jakiś karcer, czy coś takiego. Jakieś więzienie. Kto wie. Włas, a raczej jakieś cięższe drzwi na strych. No i zaraz zobaczymy. No, potężny. Potężny strych. Bardzo szeroki, chociaż jak się tak na niego patrzy, jak jest otwarta przestrzeń, to wydaje się mniejszy niż te korytarze, które myśleliśmy. No też macie porównanie, jak to wygląda tutaj, a jak to wygląda w tych opuszczonych obiektach obok. Tutaj tak jakby to wszystko było już poczyszczone i gotowe do remontu. Gorąco, gorąco na górze. Stare kominy, stare fotele, stare stoliki. Liczyłem, że będą szufladki i będzie gdzie zajrzeć. Dusza eksploratora. No dobra, chłomino. Tu jest wejście do pierwszego z opuszczonych budynków. Tam jest wejście do drugiego z opuszczonych budynków. Witamy w kolejnym odcinku z nowej serii. Dzisiaj jestem z Michałem, ponieważ korzystamy z okazji urlopu i jesteśmy niedaleko Kłomina, dosłownie około 20 km
od Kłomina, czyli stacjonujemy w Bornym Sulinowie. Nigdy nie byliśmy w Kłominie odwiedzić tego miejsca, a przyjeżdżamy już tutaj przeszło kilkanaście lat. Dlatego teraz postanowiliśmy tu przyjechać i sprawdzić dla Was, jak wygląda to miejsce, ile jest budynków pozostałych, opuszczonych, a ile jest takich, które są w rękach prywatnych i doczekały się remontu i jakiejś rewitalizacji. Na razie sprawdzimy te dwa obiekty opuszczone, zdewastowane, którymi nikt się nie interesuje, i zobaczymy, co tu jeszcze możemy znaleźć. Mamy ze sobą krótkofalówki, więc w pewnym momencie się rozłączymy, żeby w jak najkrótszym czasie przejść jak największą powierzchnię. Trzeba trochę uważać, szczególnie na tych schodach, bo ich konstrukcja jest już chyba wątpliwa. Tak jak widzicie tutaj, część schodów jest już odłamana, ale może uda się jeszcze wejść na górę. Sprawdzaj każdy krok. Wydaje się być ok. No, Kłomino figuruje w internecie jako jedno z miast widmo, o ile nie jedyne, chociaż słyszeliśmy jeszcze o jednym, ale też można wyczytać, że jest to jedno z tych bardziej niebezpiecznych miast widmo do odwiedzania. No, z czego macie obraz właśnie przedstawiony przed kamerą. Totalna ruina, jeśli chodzi o ten pierwszy budynek i pewnie jeśli chodzi o ten drugi też. Jakieś stare łóżko tapczan. Na podłogach niewiele więcej niż gruz. Na razie nic ciekawego. No właśnie ci, którzy opisują to miejsce, zwracają szczególną uwagę na to, żeby uważać pod nogi, bo też złodzieje, którzy tutaj swego czasu rabowali te budynki, ten obszar, powykradali nawet otwory do kanalizacji. Więc idąc tutaj też należy uważać, żeby nie wpaść do studzienki. No tak jak trochę podejrzewaliśmy, tutaj niewiele w środku zostało. Nawet ściany są tutaj poruinowane, jakby chcieli z nich nawet framugi wyciągnąć z tego miejsca. Niewiele więcej się tutaj dzieje. Liczyliśmy na jakieś ciekawe znajdźki, ale to się może nie udać. Będziemy też chcieli zobaczyć, czy da się wejść na dach i czy w ogóle da się tam postawić nogę, bo z tego też, co słyszeliśmy i czytaliśmy, dachy też są kompletnie zrujnowane, rozebrane nawet, i właśnie wejście na nich jest wątpliwe. Nic tu się nie zachowało, to w dużej mierze przypomina taką Prypeć. Ty, Michał, byłeś, to możesz coś na ten temat powiedzieć. Czy te budynki różnią się od tego, co jest tutaj? Więcej się zachowało? Zdecydowanie nie ma takiego gruzu. Praktycznie w ogóle nie ma tam gruzu. Widać, że obecne budynki są w całkowitej rozsypce.
więc nawet nie ma co ich porównywać. Tam ze zdjęć, które wysyłałeś, widziałem nawet, że dużo mebli, dużo takich rzeczy się zachowało. Tutaj nie ma ani jednego mebla. Oprócz jednego tapczana na krzyż. No już widzimy prowizoryczne wejście na dach. Ale jeżeli nie ma innego, to raczej nie będziemy się tam fatygować przez te cegły i pustaki. Chociaż kusi mnie, żeby wyjrzeć. Przynajmniej. www.tajemniczemiejsca.pl. Ktoś się tutaj zareklamował. Niegrzecznie, nieładnie. Spróbuję chyba, wiesz? Jakbyś mi mógł podtrzymać. Chociaż, żeby dać wam nieco spojrzenia na to, co jest wyżej. A sobie trochę adrenaliny. Myślałem, że uda mi się tu złapać za coś. Tu mi się udało. O, nie będzie to łatwe zadanie. Ale czego się nie robi? A masz gwizdę. O, chyba nie dam rady. Mógłbyś mnie przytrzymać? Nie. Mógłbyś mnie przytrzymać, żebym szedł? Żebyś szedł? No. Jak się nie, tutaj za... Za co? Za tyłek. No. Tak mocno mnie przytrzy. Okej. No nie miałem się już czego tam złapać, niestety. A tutaj się chybotało. Ja trochę ważę, więc może nie ryzykujmy tak na początku z tym paraurbexem. Dobra, idziemy dalej. Myślisz, że można tu przejść? Myślę, że tak, ale nie wiem, czy jest sens. Podłoga jest zawalona w jednym momencie. No tutaj ktoś sobie wykuł przejście przez cały blok. Tu jest podłoga trochę ukruszona. A... No bo musielibyśmy schodzić na dół i szukać wejścia drugich schodów, nie? Spróbujmy przejść tędy. Pamiętajcie, sprawdzajcie każdy krok, czy tu jest bezpiecznie. Wydaje się bezpiecznie. Spróbujemy przejść. Na luzie. Michał włączył krótkofalówkę, o której wspominaliśmy. No pytanie, czy tu będzie zejście schodami. Tu jak widać jedna część się już zawaliła, więc raczej tędy będzie ciężko. Być może dalej będzie łatwiej. Zobaczmy, jak to się prezentuje na zewnątrz. Przyjeżdżamy tu tyle lat odpocząć, a nigdy nie mieliśmy okazji, żeby odwiedzić stare poradzieckie miasto widmo Kłomino. Nie ryzykowałbym dalej, bo jeżeli tutaj schody są zawalone, to... Aha, zejdziemy na dół. Ta posadzka może być nie... niepewna. No to jeszcze raz. No ale pierwsze, co się kojarzy przyjeżdżając tu i wchodząc, no to oczywiście zona i opuszczone miasto Prypeć. To jest, tak można powiedzieć, mała polska Prypeć, albo jej pozostałości. Tyle, że to tutaj już jest w takim stanie, że
Nawet Prypeć przy tym wygląda jak nowoczesne osiedle. Wysoko, co? Tu uważaj. Co prawda budowali to Rosjanie, a jak wiadomo, ruska stal gnocja nie łamocja. Jak mówi jedno z powiedzeń. Więc myślę, że jednak jesteśmy bezpieczni. Zejście do piwnicy można jeszcze rzucić okiem. Chociaż tu schody już są w lekkiej ruinie, że tak powiem. Tu podłoga już się zerwała. I co my tu mamy? Gruz, gruz i jeszcze raz gruz. Liczyłem na jakieś ciekawe rzeczy, urywki z gazet, jakieś stare meble z niespodziankami, ale czego mogłem się spodziewać po miejscu, które zostało doszczętnie zrabowane? I w słowie doszczętnie kryje się nuta takiej grozy, że to słowo jest tak nasycone, że to doszczętnie jest takie dogłębne, że bardziej się nie da. Te podłogi, nawet coś tutaj, być może ktoś tu szuka jakichś skarbów. Kto wie, kto wie. Dziwnie to wygląda. Czyżby wyjście z drugiej strony? Tak, tylko że tu kompletnie nie ma schodów. O, Michał już z tej strony. Ale ktoś tu widocznie przebywa co jakiś czas, bo widać porozrzucane butelki, puszki, jakieś opakowania po 7 Daysach. O, tędy wyjdę akurat. Ale na górę już nie wejdziemy, chyba z tej strony. Więc jedyne wejście było na drugą stronę w górę tam. Tu już się schody kończą. I to dwie pary, bo jedne powinny iść w tym kierunku, a drugie w tym. Dopiero trzecią kondygnację schodów mamy na górę, więc nie ma szans, żeby się tam dostać. Więc prawdopodobnie przejdziemy do drugiego budynku, który jest niedaleko. Raz, raz. Raz, raz. Krótkofalówki działają, rozdzielamy się. Michał idzie do drugiego budynku. Ja jeszcze sprawdzę tutaj górę i do niego dołączę. Jest. Wejście do drugiego budynku. Tutaj po lewej stronie, jeżeli dobrze się przyjrzymy, widzimy najprawdopodobniej gruzy, pozostałości po jednym z kolejnych budynków, które zostały w ostatnich latach zburzone. Więc nie pozostaje nic innego jak wejść do środka. Może trochę historii w ramach tego, że wchodzę tutaj, zwiedzam te pomieszczenia w tym budynku, żeby coś się działo w trakcie. Kłominu miasto Widmo ma dwa oblicza. Jednym z nich jest właśnie ten obraz dewastacji, niebezpiecznego zwiedzania ruin obiektów,
a drugie jest jeszcze bardziej dramatyczne, ponieważ było to miejsce znane również jako obóz jenecki. Byli tutaj swego czasu również za stacjonowania Rosjan przetrzymywani jeńcy. Piwnica. Sporo gruzu, jak w poprzednim budynku. Choć na pierwszy rzut oka widać tutaj na pierwszym piętrze, jakby tego gruzu było o wiele mniej. Schody są dosyć niepewne. Trzeba ostrożnie w ogóle wchodzić. Znajdziemy na początku do piwnicy. Postaram się trochę poświecić telefonem. Niestety nie mam przy sobie latarki, ale z tego co można zobaczyć, piwnica jest dosyć spora i długa. Chyba na jak na długość całego budynku. Ale o tym się za chwilę przekonam. Kłomino oddalone jest blisko 20 km od Bornego Sulinowa i powstało w latach 30. XX wieku. Do 1992 roku było bazą Armii Czerwonej, a rok później zostało włączone do administracji polskiej, ale Kłomino w przeciwieństwie do Bornego nigdy nie zostało osiedlone przez mieszkańców w takim stopniu jak właśnie Borne Sulinowo i nigdy nie otrzymało statutu miasta. Dlatego nazywane jest po dziś dzień miastem widmo. No i co, od 2008 roku niszczeje. Co jakiś czas wyburzane były poszczególne budynki, szkoły, koszary, jakieś warsztaty, aż do dnia dzisiejszego, gdzie pozostały tylko dwa opuszczone budynki, te, które właśnie eksplorujemy, i dwa, które zostały w jakimś stopniu wyremontowane i oddane do użytku. Są w rękach prywatnych właścicieli i którzy coś z nimi próbują zrobić. Szukam jakichś pozostałości, które mogłyby okazać się ciekawe, ale nic tutaj kompletnie nie ma, nawet żeby coś podnieść z ziemi, pokazać. Nic nie zostało w tym miejscu. Tak to sobie pustoszeje, nic się z tym nie dzieje. Jak, Michał, spokojnie wszystko? Halo, halo, słyszymy, Patryk? Poczekaj chwilę, wezmę głośniej, bo cię nie usłyszałem. Powtórz jeszcze raz. Tak, z tego co widzę, to rozkład tak naprawdę tutaj pomieszczeń jest identyczny jak w pierwszym budynku. Jest trochę mniej gruzu, wydaje mi się, że jest bardziej bezpieczniej. Choć schody w pewnych momentach też są w opłakanym stanie. Udało mi się wejść na drugie piętro. Zostało mi chyba tylko jeszcze jedno ostatnie piętro do sprawdzenia. I będę powoli schodzić z powrotem na dół. No dobra, ja jestem na przedostatnim. Też tutaj wiele się nie zmieniło, tony gruzu, ale schody w lepszym stanie. Też zaraz schodzę i dołączę do ciebie. Okay. Tak, jesteśmy na ostatnim. Tak jak w poprzednim budynku widzimy tutaj jakieś prowizoryczne wejście na dach. Nie będę niestety próbował wejść po tych deskach. Nie tym razem. Może kiedyś jeszcze tu wrócimy, ale na pewno widok jest fascynujący z wysoka, ale nie będę oczywiście ryzykował. Nie jestem zbytnio przygotowany
jeżeli chodzi o sprzęt typu rękawiczki, które mogłyby mi w tym pomóc. Więc wolę pozostać jednak tutaj. Korytarze wyglądają wszędzie tak samo. W miejscach nawet i gorzej. Na ziemi nie ma nic, co można by było sprawdzić, dotknąć, zweryfikować, przeczytać. No ale kłomino trzeba zobaczyć, jeżeli nawet przede wszystkim dlatego, że przyjeżdża się tutaj z roku na rok na wakacje do rodziny, na urlop i nie odwiedzić pramitycznego, legendarnego miasta widmo, no to nie może tak być. Na balkon wolę nie wchodzić, lepiej nie ryzykować. Widać, że tutaj w pewnych momentach to samo, tutaj te prostacki się zapadają. Okej, schodzimy w takim razie z powrotem na dół. Blisko, po prawej stronie. Schodzę już powoli na dół. Byłem na samej górze. Jest również zrobione prowizoryczne wejście na dach, tym razem z jakąś belką, po której można wejść jak po drabinie, ale wolałem nie ryzykować i nie wchodzić na dach, więc wracam powoli na zewnątrz. No dobra, to spotkamy się i ewentualnie gdzieś tam jeszcze dalej zobaczymy, jak to wygląda. Naprzeciwko drugiego budynku widziałem gruzy, sterty w ogóle gruzów. Najprawdopodobniej to pozostałości po jednym ze zburzonych budynków, które to były. Nie jestem pewny, ale chyba tutaj były cztery bloki mieszkalne. Zostały tylko dwa. Czyli do tych dalszych nie da się wejść? Dalszych prawdopodobnie nie ma, ale to zaraz sprawdzimy. Na pierwszym piętrze znalazłem ognisko. Miejsce na ognisko ułożone z cegieł wokół. Jakieś kiki, więc ktoś tu sobie po prostu spalił ognisko i to właśnie. Możesz wejść na górę zobaczyć. Tutaj? Tak, pierwsze piętro, nie tutaj. Na tym piętrze na dosyć po lewo. No, faktycznie. Jakiś ładnie wyrobiony kręg z cegieł. I tutaj miejsce na ognisko, miejsce do siedzenia. No i oczywiście pozamazywane ściany. Trudno. Oglądałem kiedyś taki horror. Nie pamiętam teraz nazwy, niestety, może ktoś z was będzie pamiętał i napisze w komentarzu. Chodziło o grupę młodych ludzi, którzy udali się do zony w nocy, wynajęli oczywiście przewodnika i chcieli tam przenocować, a może i nie przenocować, tylko po prostu zepsuł im się samochód i musieli tam nocować. Ich przewodnik pojechał chyba po jakieś części, żeby naprawić ten samochód i opuścił ich. I oni tam czekali do późnej nocy. Zapadł zmrok, siedzieli w jakimś vanie wynajętym i nagle usłyszeli dziwne dźwięki. I właśnie to było, to chyba było właśnie w zonie, tak mi się wydaje, miało to tak wyglądać. Opuścili ich i zostali sami, usłyszeli dźwięki i okazało się później, że to były jakieś zmutowane potwory, no bo wiadomo, cała zona kiedyś miała taką łatkę mutacji przez te fale radioaktywne,
że zwierzęta mutowały i właśnie na takiej zasadzie, na takim motywie oparty był ten film, że zaatakowały jakieś zmutowane potwory i zaczęli uciekać z tego vana do tych budynków, rozdzielili się. No i zawsze, kiedy wchodzę do jakichś takich opuszczonych bloków, a okazji nie mam też zbyt dużo, to kojarzy mi się ten film i właśnie zaraz zapadnie zmrok, więc może nie będzie tu jakichś zmutowanych potworów, mam nadzieję. A propos fajny mural, czy cokolwiek to jest, rysunek na ścianie, więc warto cyknąć fotkę na Instagrama. Link się pokaże na ekranie. Zapraszam do wbicia, zostawienia followa. Będziemy wdzięczni. Wracam do Michała. I idziemy zwiedzić ostatnią część drugiego bloku. Wszedłeś tym pierwszym czy ostatnim? Nie, wiesz co, obszedłem budynek dookoła, żeby tutaj pokazać, jak to wygląda z tej strony. Jestem tak naprawdę tutaj na drodze naprzeciwko koszy, gdzie zostawiliśmy samochód. No dobra, to ja jeszcze wejdę tutaj, jednym z ostatnich wejść na górę. Zobaczę, czy coś się zmieni. Podejrzone po prostu te kawałki, tak jakby, nie wiem, tych schodów wiszą na drutach. Więc tam lepiej nie przechodź, bo może ci to spaść na głowę. A no to właśnie tym wejściem chciałem wejść. Jeszcze jeden nie ten. Jeden kurde zły ruch. Zawalić generalnie o to jeszcze może wiesz. To się krzywda. Trochę adrenalinki nie zaszkodzi, więc jeszcze zobaczę tutaj to wejście. Dobra, ja już jestem praktycznie obok samochodu. Teraz od niego przyszedłem do koła, żeby pokazać, jak wygląda drugie z tej strony. To, co mnie zastanawia, w tym pierwszym, drugim budynku, na samej górze, są jakby takie podesty. Wygląda to na balkon, ale tam generalnie nie ma wejścia, więc to się zastanawia właśnie, jaka rolę to pełniło. Zresztą jak do mnie przyjdzie, to będziesz to widział. Ale nie jestem na chwilę obecny, nie wiem, stwierdzić, co to mogło być i jakie było tego przeznaczenie. Może ktoś tu będzie wiedział i po prostu napisze. No tutaj, jak sami widzicie, wejścia na górę nie ma. Znowu. Więc ewentualnie sprawdzę jeszcze piwnicę na dole. Przejdę do tego pomieszczenia w prawo i być może będzie wejście na górę do kolejnych schodów. Tu jeszcze widzę jakieś petardy. Ktoś się tu bawił, być może w Nowy Rok. Nowy Rok w mieście Widmo. Całkiem kusząco. A tu już widzicie naturalna ściana drzew na balkonie. Baldachim naturalny, o ile można to nazwać baldachimem. I taka warstwa drzew wystarczy, żeby tutaj już było dużo ciemniej niż na zewnątrz. W takich budynkach naprawdę trzeba uważać, więc uważajcie, jeżeli eksplorujecie takie miejsca. Odpowiednie buty, odpowiednie zabezpieczenie, jak najbardziej będzie przydatne. Tutaj niewiele więcej, oprócz nietoperzy oczywiście. To miejsce z tym gruzem na górze. To chodź tu wejdziemy, bo tu fajne światło jest. Kilka fotek cykniemy i kończymy. Tam się też nie przychodzi przez to. No. Ruska stal gniocę niełomocje. No dobrze, to co było do obejścia, obeszliśmy, sprawdziliśmy legendarne miasto Widmo, Kłomino.
Nie ma tu zbyt wiele do oglądania. Liczyliśmy na jakieś skarby, na jakieś ciekawostki, które będzie można podnieść fizycznie, nawet skrawki papieru i obejrzeć, przeczytać, ale niestety zastaliśmy tylko gruz i więcej gruzu. Ale miasto zostało przez nas odwiedzone, jest naprawdę klimatyczne. Robi wrażenie nawet to, co zostało, a zostało naprawdę niewiele. No a będąc tu blisko, 10 km, nie można tego nie zobaczyć.